Siemanko moi drodzy, długo kazałem Wam czekać na kolejne nagranie. Niestety jak to w życiu bywa, ciągle brakuje czasu. Natomiast dzisiaj jest bardzo ciekawy temat. Zostałem poproszony o złożenie narożnika wiszącego, tak zwanego kopertowego, czyli w kształcie litery L. No i jak się szybko okazało, nie chodzi o samo złożenie tego narożnika, ponieważ on kompletnie nie jest przygotowany do składania. Mam tutaj cztery takie formatki, to mają być dwa wieńce i dwie półki. Jak widzicie, są prostokątne, no i jest do zrobienia tutaj, wydaje się, najtrudniejsza robota z całego narożnika, czyli wycięcie ich w kształt litery L i okleinowanie krawędzi. Pokażę Wam, że to wcale nie jest takie straszne. Najpierw muszę sobie przygotować odpowiedni wymiar tych formatek, ponieważ one są wszystkie docięte tak samo. Trzeba będzie to skorygować. Zrobiłem sobie wymiary, jakie ma mieć ten narożnik. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tak ma wyglądać ten narożnik. Jak widzicie, mam narysowany i zwymiarowany. Boki będą miały po 300 mm, z tego względu, że tak są zrobione inne szafki. No i boki też są wycięte na gotowy wymiar i oklejone, z tym, że nie mają zrobionych żazów. Też to będzie do zrobienia. Tutaj sobie wymierzyłem wymiary tego narożnika. No i jeśli będę wymierzał dolny wieniec, to od tych wymiarów po prostu muszę odjąć tylko bok z jednej strony i bok z drugiej strony, czyli po 18 mm. A górny wieniec musi być jeszcze z tyłu wypłycony o żaz. A półki jeszcze z przodu będą wypłycone troszkę bardziej, żeby nie były przodem na równo z bokami. Nie wiem, jak ten ktoś, kto to miał robić, miał zamiar złożyć ten narożnik u kogoś w mieszkaniu, ale ja raczej bym się takiej pracy u kogoś w domu nie podjął. I teraz tak, kalkulator dla ułatwienia. Mamy 813 i minus 18 mm, czyli ten bok, który będzie w tym miejscu. To się równa 795. Weźmiemy drugą stronę. Piszemy na formatce 795. Ma być tutaj. A teraz druga strona. To mamy 689 minus 18, 671, 671. Dobra, mam to docięte na odpowiedni wymiar. Niestety tutaj na dłuższym boku ta formatka jest 3 mm mniejsza niż wynikało to z moich wyliczeń. Ale mówi się trudno, no po prostu narożnik będzie 3 mm mniejszy. Tutaj nie jestem w stanie nic już z tym zrobić. I teraz tak, wytarłem sobie tutaj, żeby nie mieć tych niepotrzebnych wymiarów. Zaznaczę sobie tutaj na głębokość boku dokładnie, czyli 300 mm. To będzie tak, 813 z tej strony będzie miał narożnik. I tutaj również 300 mm, czyli dokładna głębokość mojego boku. I rysuję sobie linię tak, żeby mi się spotkały ze sobą. Tutaj. I teraz ta strona. Troszkę sobie ją przedłużę, żeby się przecięły. I plan jest taki. Na początku wytnę to sobie zagłębiarką z delikatnym naddatkiem, a później mam zamiar krawędź ładnie przefrezować. Myślę, że na ten moment mogę sobie to odłożyć. Jak zacznę ciąć, to już będę ciął wszystkie. Tutaj sobie od razu zaznaczę, że 20 mm od tyłu będę zacinał
żas na HDF 20 mm, czyli słynny nut tak zwany pod HDF-kę. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ok, i tutaj 20 mm. I stąd się zaczyna i w tamtą stronę będzie szedł żas. Czyli tutaj ważne, żeby od przodu do żazu było 280 mm. Elementy mam powycinane zagłębiarką. Tutaj w dolnym wieńcu od razu zrobiłem żas na HDF-kę. Ładnie HDF-ka pasuje. Tutaj wszędzie się mieści, więc jest ok. I teraz zostanie pofrezowanie tutaj tych wycięć. Żeby było idealnie, trzeba będzie przezbroić frezarkę, bo mam założony jakiś inny frez. Ustawić odpowiednio i zaraz Wam pokażę z bliska, jak to będę robił. Lecimy z tematem. Frezik we frezarce mam założony CMT z łożyskiem prowadzącym. Frezarka, jak Wam pokazywałem wcześniej, marketowa, chyba z 300 kosztowała, czy coś koło tego. Kiedyś przygotowałem sobie szybki, prosty szablon pod kątem prostym z dwóch listew, od którego będę frezował. Złożyłem go na kołki, złapałem tam pod skosem jednym samowiertem, żeby to po prostu się trzymało w całości. Ten szablon przykładam dokładnie do tych linii, które narysowałem wcześniej. I teraz tak, łapię sobie ściskiem w tym miejscu. Muszę to zrobić na brzegu, bo te listwy nie są zbyt szerokie, żeby stół od frezarki później nie przeszkadzał. I teraz ten ścisk odczepię sobie i będę musiał to odwrócić. O! W taki sposób. I w taki sposób to będę frezował. Czy marketowa frezarka dała radę? O, to jest pytanie. Już Wam pokazuję. Jakość wyfrezowania elementu, jak się można domyślać, po nowym frezie jest po prostu idealna. Bardzo dobrze nadaje się krawędź do okleinowania. I teraz muszę w ten sposób ogarnąć pozostałe trzy elementy, a później zajmiemy się okleinowaniem krawędzi. Pięć minut później przystępujemy do przyklejenia okleiny. Zaczynam od samego rogu. Mam przygotowane wiertełko. Docisnąć w tym miejscu dokładnie. I teraz tak. Jedna strona. Delikatnie. Z wyczuciem i po kolei. Dobra. I teraz druga strona. Ok, i teraz tak. W rogu tutaj bardzo mocno
dociskam sobie wiertełkiem, żeby to było ładnie dociśnięte, żeby nie zostały żadne szczeliny. Ok, na dole to samo. A tutaj dalej już mam wałeczek i dociskam sobie dokładnie wałeczkiem. Wygląda całkiem ok. Tak to wygląda tutaj w rogu na razie. Nie wiem, czy zobaczycie ten róg, najważniejsze miejsce. I teraz tak, trzeba będzie poobcinać tą okleinę najpierw z krawędzi. Złapię sobie tu gdzieś w jednym miejscu ściskiem. Można to robić na różne sposoby. A ja sobie to po prostu odejmę nożykiem od kątownika. Tak o. Są do tego obcinaczki specjalne, ale jak nie macie, to taki sposób też jest dobry. Kątownik, nożyk, przyjeżdżamy kilka razy, poprawiając to nacięcie. Wyłamujemy okleinę. No i tutaj ja to robię tak z delikatnym naddaskiem. Milimetr, 2 mm. I teraz sobie to wyrównam ładnie pilnikiem. Chyba tak. Chyba najpierw to przefrezuję, a później sobie będę to równał pilnikiem. Dobra, spróbujemy. Do takich rzeczy najlepiej się sprawdza nóż do struga. I jedziemy. Dobrze, teraz trzeba umyć ładnie tą krawędź. Ups. Dobrze. I teraz tak, potrzebuję nożyk.
Świetnie. O, no, by poleciało i by było, niefajnie. Tak, jeszcze raz sobie przetrzemy tutaj. Bardzo było ładnie i czyściutko. Dobrze. Teraz druga strona. Czeka nas dokładnie to samo. Złapiemy ściskami, przefrezować. Frez jest R2, bo jest zaplanowany do takiej frezarki do krawędziowej, a nie do tego typu frezarki. Natomiast taką, jak zaraz będziecie mogli zobaczyć, również jesteśmy w stanie zrobić całkiem fajną jakość. Nie ma potrzeby kombinować i robić to z dwóch elementów. No już wam powiem, że z dwóch elementów to już jest słabo, to wygląda. Tutaj jak robię brzeg pilnikiem, to nie robię jakoś pod skosem, tylko staram się przyłożyć pilnik na płasko do całej krawędzi, żeby to było ładnie. Myślę, że pracę można uznać za zakończoną. Biorę was tutaj bliżej. Światło trochę słabe. To jest ta strona, która będzie bardziej widoczna. No i z tego wykonania muszę przyznać, że jestem zadowolony bardzo. Ok. A teraz odwrócę sobie element na drugą stronę. O. To jest druga strona, czyli ta, która będzie od dołu. No tutaj w tym rogu dosłownie minimalnie mogłoby być lepiej, ale to też nie można dać się zwariować. Dobrze, tak to wyszło, jak mogliście zauważyć. Ja z tej jakości jestem, powiem szczerze, że bardzo zadowolony. Zrobione frezarką za 300 zł, wszystko da się. Oczywiście krawędziówką by było wygodniej, ale to tutaj znowu do brzegu by się w rogu nie dojeżdżało, także coś za coś. Najważniejsze co, to zadbać o frezy. Frezy muszą być naprawdę ostre i tutaj nie ma kompromisów żadnych. A frezarką można to zrobić tańszą. Jak widzicie, dolny wieniec razem z nutami pod HDF-kę jest ładnie przygotowany. Mi zostało zaokleinować jeszcze 3 pozostałe elementy. Już sobie to zrobię poza kamerą. A w następnym filmie zajmiemy się składaniem tej szafki. Zobaczycie, co mi z tego wyszło i jak to będzie wyglądało. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pozdro!